Cywilizacja to wrażliwy twór, splot okoliczności. W każdej chwili najmniejszy trzepot skrzydeł motyla może go zakłócić. Haran, całe miasto wymazane z mapy. Ci, których tam pozostawiono, nie mieli szans. Najbardziej błyskotliwi ludzie świata wspólnie wynaleźli szczepionkę na wirusa z Haran. Ludzkość nareszcie wygrała z zarazą. Jednak ludzie zawsze chcą więcej. Mimo obietnicy zamknięcia swoich laboratoriów, GRE nadal w tajemnicy badało THV z myślą o zastosowaniu militarnym. Nie minęło wiele czasu, nim wariant THV znów wydostał się z laboratorium. Upadek wydarzył się szybciej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Garstka, która przetrwała, żyje teraz w małych enklawach. Jedynym środkiem komunikacji pomiędzy odległymi ludzkimi osadami są samotnicy wystarczająco odważni lub zdesperowani, by podróżować przez dzikie pustkowia. Nazywamy ich pielgrzymami. Gdzieś na mapie jest miasto, które nadal nie upadło. Miasto odizolowane od reszty świata. Miasto ze szczególnymi zasadami. Teraz jest ostatnim bastionem ludzkości. Szansą dla nas na wyciągnięcie nauki z historii i podjęcie właściwych decyzji. Każdy wybór, jakiego tu dokonasz, wpłynie na przyszłość. Nieodwracalnie. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur i witam was z wielką ekscytacją, która krąży w moich żyłach, której nawet nie jestem w stanie opisać w Dying Light 2. Tak wiele lat czekaliśmy na kontynuację fantastycznej polskiej zombiosiekanki, że teraz krąży we mnie tylko i wyłącznie hype. Może jest nietrafiony, chociaż mam zdecydowaną nadzieję, że jest trafiony. To wszystko już jest bez znaczenia, ponieważ gra jest przede mną. Parę rzeczy na początek. Gram na PC-cie, jak widzicie myszkę. Mam dostęp do gry już od jakiegoś czasu. Nawet wy na jebaczach stalkowaliście mój profil. Widzieliście, że dużo godzin jest już nabite w gierce, ale niestety zawiodę was. Albo ucieszę. To nie były godziny spędzone na graniu w grę i nagrywaniu. To były godziny spędzone na przygotowywaniu się, żeby w jak najlepszym stopniu przygotować gierkę, ustawienia graficzne i wszystko, co mogłem przygotować na właśnie nagrywanie tych filmów, żeby dać wam dużą porcję Dying Light 2 na sam początek naszej przygody z nim. Dlatego spodziewajcie się mniej więcej 3 filmów dziennie przez pierwsze dni, potem pewnie 2 filmów dziennie, a potem pewnie zwolnimy. Chociaż pierwsze doniesienia na temat długości tej gry, takie potwierdzone przez recenzentów, mówią o 80 albo nawet 100 godzinach rozgrywki. To jest przerażające trochę, jakby kocham Dying Lighta. Jedynkę przeszedłem 3 razy w sumie, 2 razy na kanale, grałem ponad 100 godzin i bawiłem się tam świetnie, dlatego totalnie nie mam nic przeciwko temu, żeby w dwójkę zanurzyć się na dziesiątki godzin, więc potencjalnie ten epizod jest pierwszym odcinkiem długiej i mam nadzieję fantastycznej przygody w mieście Villador jako Aiden. Dlatego cóż mogę więcej powiedzieć, no zapraszam was do przeżycia tej przygody razem ze mną, albo chociaż do obczajenia gierki i mam nadzieję, że zostaniemy tutaj razem i będziemy się bawić świetnie. Jedynka podobała się wam ostatnio na kanale w bardzo dużym stopniu, dlatego mam nadzieję, że dwójka ten sukces powtórzy i że będziemy mogli codziennie doświadczać razem fantastycznych historii prosto z miasta. I to chyba by było na tyle mojego wstępu. Od razu zaznaczę, że nie wiem, jakimi porcjami będę nagrywał. Chciałbym się wczuć w tę gierkę, chciałbym się wczuć w historie, które będą tutaj opowiadane, klimat, który będzie prezentowany. Tak więc jeżeli odcinki będą się zaczynały bez przywitania i kończyły bez pożegnania, oznacza to jedno. Nagrałem sobie większą porcję, ponieważ nie chciałem się wyrywać ze wszystkiego, a potem podzieliłem to sobie na odcinki. Dlatego miejcie to proszę na uwadze. Dawajcie znać w komentarzach wszystko, co wam przyjdzie na myśl na temat gry i filmu, oczywiście.
oczywiście. Nie piszcie, nie wiem, przepisów. O, pewnie sprowokowałem parę przepisów. Nieważne. Mamy tutaj grę, w której bardzo ważne będą decyzje i od razu wam mówię, że najprawdopodobniej decyzje będę podejmował sam, no bo ja nagrywam te filmy, nikt nie wie dokładnie, jakie decyzje nadchodzą. To miasto będzie stworzone dokładnie tak, jak ja sobie to wymyślę i ja będę poznawał postaci, których argumenty być może mnie przekonają, być może nie. Nie wiem o tej grze praktycznie nic, znaczy... O fabule nie wiem nic. Grałem w tę grę w listopadzie, ale specjalnie nie progresowałem żadnych większych wątków fabularnych i nie skupiałem się na tym, co się dzieje, żeby razem z wami podejść do tego wszystkiego na świeżo. Dlatego klikam już nową grę, nie mogę się powstrzymać. Mamy tam parę zapisów i kontynuacji, ale to bez znaczenia. Bierzemy normalny poziom trudności. Zrównoważona rozgrywka przeznaczona dla większości graczy. Wrogowie są niebezpieczni od początku rozgrywki, a wraz z swoimi postępami w grze ich atrybuty umiejętności powoli się zwiększają. Zasoby są równomiernie rozmieszczone w świecie gry, ale nadal musisz nimi zarządzać. Jedną rzecz od razu powiem. Jeszcze nie było premiery. Gram przed premierą, jest pierwszy dzień lutego, kiedy nagrywam te odcinki i... Wyszły już sterowniki NVIDII, wyszedł pierwszy duży patch przedpremierowy, ale tych patchy jeszcze będzie parę, łącznie z patchem zapewne największym w samym dniu premiery albo dzień przed. Dlatego jeżeli będą jeszcze jakieś niedociągnięcia, spodziewajcie się, że mogą wystąpić. Po prostu mamy dużą premierę dużej gry, dlatego jakiś okazjonalny stuttering czy glitche, błędy, nie zwracajcie na to uwagi, szczególnie teraz, kiedy gram przed premierą, przed wszystkimi. I to by było na tyle. I od razu obiecuję, będę obserwował scenę moderską Dying Light 2, jeżeli coś fajnego się urodzi, jako że pewnie spędzimy w tej gierce dobre 2 miesiące na kanale, co mnie bardzo cieszy, albo nawet więcej, no to myślę, że będzie czas na wgranie jakichś modów, jeżeli gra jest taka fajna pod modowanie i ludzie będą do tego chętni. Dobra, koniec pieprzenia. Normalna trudność i lecimy przed siebie. Zobaczmy, jak to się zaczyna. Widzieliście już po filmiku wstępnym. Sprytnie to ograli, wynaleźli szczepionkę na wirusa z Harad, ale co zrobili? Nowego wirusa, dlatego pewnie teraz będą nas dotyczyły trochę inne zasady niż dotyczyły nas w jedynce, jeżeli chodzi o to całą odporność na wirusa, różne wariacje zombiaczków, czy tam bardzo chorych ludzi i tak dalej. Więc poznajmy naszą historię. Okej. Okay. Dajesz radę! Kurde, kiedyś to było fajniejsze! Kiedyś to byłeś młodszy. I głupszy. Najważniejsze, że wciąż jesteś szybki. Powolny pielgrzym, martwy pielgrzym. Tak, wiem. Właśnie na górę, coś ci pokażę. Proszę, proszę, mamy Spike'a, który pojawiał się już w pierwszej części gry, był tam naszym kwatermistrzem. Aczkolwiek nie jestem pewien, co dokładnie jakby niesamowitego było w kwestii jego postaci tam obecne, ale to bez znaczenia, myślę, że tutaj poznamy go na nowo. Dobra, czyli jakby początek taki dość prosty się wydaje być. Spieprzaliśmy przez jakiś tunel, gadamy sobie ze Spike'iem, ewidentnie się znamy, no i jak też zresztą słyszeliście już w tym filmiku początkowym i tutaj gramy w pełnej polskiej wersji językowej, ponieważ to będzie najprzyjemniejsza forma doświadczenia tej gry. Niekoniecznie najlepsza, bo obstawiam, że angielska jest bardziej, nie wiem, dopracowana, ale wydaje mi się, że będzie ona najfajniejsza dla nas, żeby doświadczać tego na kanale. Mamy tutaj standardowe skakanie, moi drodzy. Mamy parę nowych mechanik, o których będę opowiadał w momencie, kiedy się będą nam pokazywały, a na razie chodźmy do niego. Silny jesteś. Wespnij się na krawędź. Dobra, czy ja muszę tutaj naokoło iść, czy może dam radę się wspinać? Całkiem nowe mechaniki staminy tutaj mamy. Dużo różnych nowych rzeczy. Ale na razie mamy taki chilloutowy początek, który nie zapowiada żadnych tragedii. Dobrze cię widzieć. Jezus Mario, ten Spike jaki, kurde. Obliznowacony. Ale nie rozklejaj mi się tu. Dokąd idziemy? Zobaczysz. Niesamowite. Co takiego? Ha, większość pielgrzymów nie wytrzymuje 2 lat, a ty trzymasz się już od ilu? 4? Ha, i nadal żyjesz. Ewidentnie pielgrzym to, tak jak mówił filmik, ktoś, kto podróżuje między miastami.
Jasne, jasne. To zawsze mój argument. Poważnie. Chciałbym mieć tyle energii, co ty. Masz coś w sprawie Jane? Po Nowym Paryżu ślad się urwał. Którą szedłeś trasą? Przez Baines czy Gary? Baines, ale za dupie. 5 chałup na krzyż i rozklekotane ogrodzenie. Dobra. Patrz, Aiden, ul pełen miodu. Nie możemy zmarnować takiej okazji, prawda? Ach tak, miodek. Opa. Widzę, że mamy teraz jeden wielki prolog i tutorial. Nie, tu też rumianek. Wiem, że miodek jest używany do kraftowania apteczek, które się tutaj znajdują, więc przeszukajmy to sobie. Użyjmy zmysłu przetrwania. Dobra, tutaj mamy jakieś rumianki. Rosną wszędzie dookoła, zajebiście. Dobra, co my tutaj mamy? Pospolity zasób, dobra. Nada się. Dobra, co jeszcze mogę tutaj ojebać? Cały las zbiorę do kieszeni, czemu nie? Każdy krzak, liść, każdy kamień, który tutaj znajdę. Pamiętasz tę zielarkę, którą odprowadziliśmy do wioski? A, ta, miała takie powiedzonko. Pamiętaj, rumianek i miód to od losu prawdziwe są dary. Połącz je, a może się dowiesz, czym jest wiek stary. Okej. Okay. Dobra, mamy miód, mamy rumianek, nawet w jakby surplusowych ilościach. Czas na schemacenie tutaj leku. Schemacenie, skraftowanie. Otrzymujesz pierwszy schemat. To przepis, który pozwala ci tworzyć przedmioty, medykamenty i modyfikacje broni z wykorzystaniem różnorodnych części do wytwarzania znalezionych podczas eksploracji. W tym miejscu trzymane są wszystkie zebrane przez ciebie części do wytwarzania. Okej, okay. Przeczytaj szczegółowy opis dotyczący danej części, aby wiedzieć, w jaki sposób można ją wykorzystać, gdzie ją znaleźć. Gitara. Naciśnij na schemat leku i przytrzymaj, żeby go wytworzyć. Dobra, naturalny balsam, który leczy rany. Uzdrawia, czas do nałożenia. Miód, rumianek, wytwórz maksymalną liczbę. Nie, zróbmy sobie jedną. Mało miodku tutaj było. No i cyk. Przyjrzyjmy się menu naszej postaci. Mamy dużo części. Baterie. Znowu pieprzone baterie i elektronika. Oczywiście fioletowe. Są w opuszczonych sklepach i konwojach ewakuacyjnych. Tutaj zagajniki dachowe. Miodek, nie miodek. Gdzie jest miodek? Miodek, miodek. Jak wyglądał ten miodek? Taka butla. Gdzie ta butla? Czy jestem ślepy po raz kolejny? Pigmenty? Tu jest miodek. Tutaj zagajniki dachowe. Dobra. Po kolei, łącząc troszeczkę wiedzę z tego, co widziałem wcześniej. Po pierwsze mamy nasz dziennik, oczywiście. Zadania, obiekty, akty. Kupuszę! Dobra, przepraszam, hype wycieka, naprawdę. Wizualizuję sobie, ile cudownych godzin spędzimy w tej gierce. Tutaj mamy nasze nagrody, punkty doświadczenia, takie i takie. Mamy ekwipunek, to jest nasz główny bohater, jest Aiden. I jak widzicie tutaj, nie dość, że mamy plecak z rzeczami, które sobie podnosimy, mamy 4 bronie podręczne, które możemy mieć przy sobie, wichajstry, które nie jestem pewien, czym są. Są nasze medykamenty, które możemy sobie tam nakładać i wytwarzać, ale też mamy nasz ubiór. Tutaj mamy dość zaawansowany system ubioru, już jakby w ogóle mamy system ubioru. Mamy maskę, coś tam na ręce, jakąś bluzę, coś, karwasze, spodnie i buty, które będą się klasyfikowały do różnych kategorii. Tutaj mamy, no akurat nie jest chyba powiedziane, jakie to są konkretnie, nie? Bo są pospolite, w łachmanach biegamy. Tutaj nawet nie wiem, co to jest, narzędzia nocnego biegacza. Mamy wytwarzanie, które już widzieliście, wichajstry, medykamenty, wszystko. Umiejętności, standardowo Dying Light dalej trzyma się systemu, w którym jak biegasz, zdobywasz punkty parkouru, jak walczysz, zdobywasz punkty walki. Będziemy sobie przeglądać te skille w ramach jakby progresowania. I tutaj mamy ciekawą rzecz, możemy sobie ulepszać nasze życie albo staminę, jeżeli zbierzemy inhibitory. To jest rzecz, którą raz zrobiłem na pokazie wcześniej. Trzeba zebrać takie 3 strzykawy i wtedy sobie wybieramy, czy chcemy zboostować swoje życie, czy staminę, a stamina jest cholernie ważna. No i mamy też motyw odporności, ale coś czuję, że fabuła nam wytłumaczy odporność, dlatego nie będę się na razie na tym skupiał. Przedmioty kolekcjonerskie, wskazówki, wracamy do gry. Dobra, Spike, mogę się już uleczyć, tylko chodźmy, którym przyciskiem? Już niedaleko. Już niedaleko. Jak pamiętacie, obiecałem sobie w Dying Light, że muszę sobie healing przypisać pod inny przycisk myszki, bo inaczej będzie ze mną cienko, tak więc będę musiał to wykonać. Bo trafienie w H na klawiaturze, kiedy się gra, a domyślam się, że przycisk jest ten sam, niekoniecznie takie łatwe jest. No byku, co teraz? Otwórz bramę. To tutaj. Chodźmy. Chodźmy. Wiecie, co zrobię? Jedną rzecz zrobię. Podwyższę troszeczkę gamę, ponieważ nagrania na YouTubie i generalnie takie nagrania mają tendencję do bycia troszeczkę za ciemnymi. Dlatego myślę, że tak będzie optymalnie. Jeżeli będziecie chcieli mi zgłosić jakiekolwiek uwagi co do na przykład wielkości napisów, bo mogę nawet wybrać, jaki kolor ma imię mówiącej osoby, wow, co do głośności, balansu, zgłaszajcie w komentarzach. Ty, no to jest kurwa chata. Całkiem niezła. Bogato. Zamknięte. Jakie cuda tu znajdziemy. Spróbuję wejść tędy. Zobacz z drugiej strony. Zabierz, co się nawinie. Jasne. Byku, gdzie jest rumianek?
sobie chyba muszę stworzyć jakieś tutaj dodatkowe medykamenty. Przeszukaj dom. Mamy przejście pod bramą, dobra, naciśnijcie, aby kucnąć. A mamy latarkę, proszę pana? Panie Spajku? Panie Kolec? Już widzę jakieś fajne rzeczy tutaj. Proszę mi to wszystko dać, otwórz. Pusto. Kurwa! Co za skam! Pierwsza rzecz, którą otworzyłem w tej grze jest pusta, nie licząc ulu. Dobra, mamy kosze, stare, dobre, harańskie kosze. Z tego co wiem, to Haran był gdzieś w Turcji, aczkolwiek teraz się sporo pozmieniało, ponieważ jesteśmy chyba daleko od Turcji. Wydaje mi się, że to są jakieś europejskie okolice. Mamy też jakieś tutaj inne ciekawe rzeczy. Puszczam sobie tego zmysłu, a zbadajmy to. 5 lat później, kto pamięta Haran? 5 lat? To sprzed 10 lat gazeta. Chłop makulaturę tutaj produkował. Chłop, kobieta, nie jestem pewien. Tutaj, The Last Spring. Do tego czasu GRE całkiem straciło kontrolę nad wirusem. Tak, cudowne GRE, które mimo iż wyleczyło ludzkość, to ją kurwa z powrotem zaraziło. Genialne. Tam się coś znajdzie? Nie. A czy tutaj może... Nie, już myślałem, że mnie nauczy korzystać z wytrycha, ale tak dobrze nie ma. Naprawdę chciałbym dostać latarkę, przydałaby mi się. Ciemno to jak w dupie. Ja ledwo widzę cokolwiek. O, zarażone szczury. Aiden, wszystko w porządku? Tak, szczury. Zaraz chyba mnie coś zaatakuje. Poznać. Jak to? Zaczynam się o ciebie martwić, a wiesz jak to jest. Jeśli zaczynasz się o kogoś martwić, to znak, że czas odejść. To dopiero survivalistyczna, wredna taktyka. Nie zostawiaj mnie, Spike, byku! Mamy tutaj jeszcze tyle pojemników do przeszukania razem. Żywica, a w koszu... Ryż, no i zajebiście. Nie wiem, co ja z ryżem zrobię. Czy wykraftuję sobie jakiś pudding na przykład ryżowy? Nie wiem, to byłby całkiem niezły healing item, mam wrażenie. Naprawdę nic nie widać. Jeszcze sobie troszeczkę tą gammę podbiję. Znaczy, nie wiem, czy dla was, czy dla siebie, ale nieważne. Żebyście wy cokolwiek widzieli. Niestety, przy całym oświetleniu, które tutaj mam, trudno jest mi ocenić, czy wy dobrze widzicie rzeczy, czy źle. Dobra, Spike sobie tutaj analizuje sztukę na ścianach, nie ma sprawy. My też możemy się popatrzeć na obrazy. Tak, impresjonistyczny. To chyba symbolizuje śmierć w nurcie rzeki. Zbadaj. Dobra, nie zbadałem tego prawidłowo. I to nazywali sztuką? No, możliwe, że w przyszłości to... Ludzie sobie troszeczkę bardziej cenią przydatne rzeczy niż sztukę. Chociaż nie, no jakby sztuka zawsze musi na świecie istnieć. Nie ma opcji, żeby się ludzie wyzbyli sztuki. Ciekawe, jak smakowało wtedy wino. Aiden, jestem święcie przekonany, że znajdziesz gdzieś butelki. Wino się całkiem nieźle trzyma, tylko rocznik się coraz lepszy robi. Who do you voodoo? Brzmi znajomo. Kurde, przyszliśmy tutaj na wycieczkę w przeszłość, czy szukać zasobów? Ale dobra, może... Nie będę tutaj aż takim hardkorowym survivalistą, poprzeszukuję sobie to i owo. Żywica, bueno. Kolejny kosz. Nic, zero. No bieda straszna. Mogę zagrać na fortepianie? Tu mam kryjówkę. No dobra, miło, miło. Mam już, widzę, system chowania się. To, że jest system chowania się, to ja wiem, ale miło, że mam takie oczko, które nam mówi, że jesteśmy schowani tak jak należy. Jakieś 2 plecaczki, proszę. Dajcie mi fajne, że... Szmaty, tak. Szmaty i papierosy. Papierosy znowu powracają, żeby mnie nawiedzać. Znowu będę wszędzie znajdował. Dobra, nie wiem, do czego wykorzystam żywicę. Znajduję jej całkiem nieźle, całkiem dużo, no ale jest też jakby pospolita. Więc niewiele mi ona ostatecznie da. Ciągle puszczam skany, żeby wszystko znaleźć. Dobra, Spike, byku, przeszukujemy dalej dom. Widzę, że my się na taką po prostu wyprawę po zasoby chyba wybraliśmy. Niewiele więcej. Ale te ciała takie trochę sus. Może wysuszone, ale zawsze mogą wrócić do życia. Wygląda jak masowe samobójstwo. Tabletki i alkohol dookoła. Wzruszające. Nawet ta kreska od E tak pociągnięta. Z końca świata. Zginęli na własnych warunkach. Też chciałbym mieć tyle szczęścia. Aiden, pójdę na górę. Zajrzyj do ogrodu, okej? Okej.
Muszę przyznać, głos Aidena, który pewnie będzie nam towarzyszył w największym stopniu przez całą grę, jest całkiem taki przyjemny do słuchania. Jestem jak na razie zadowolony. Ale zastanawiam się, czemu ci ludzie, kurwa, zapalali papierosy, upalali jakiś jeden centymetr z nich, a potem, nie wiem, odkładali? Nawet się same nie dopalały. Co to za impreza? Fajki zapalacie i nic z tym nie robicie. Jak miło. Jeszcze jedną rzecz sobie zrobię. Ja, żeby powiedzmy gameplay był dla was taki trochę bardziej smooth, to ja przetestowałem, że wygładzanie myszy daje całkiem fajne efekty. Wtedy redukuje bardzo mocno zrywność tej myszki, kiedy się macha na myszce. Na PC-cie w porównaniu do, wiecie, pada standardowego. Dobra, co my tu znajdziemy? Fotka. Zbadaj. Widzę, że zbadać mogę tylko po puszczeniu skanu. To nie jest dostępna opcja zawsze. Przynajmniej byli razem. No w takich okolicznościach to chociaż tyle im zostało. Miłość i wspólne przeżycie końca świata. Ktoś się tutaj bawił w basenie. Co nie? Jak już umierać, to z książką pod ręką i w pięknej sukience. Teraz już taka trochę bardziej zniszczona jest, ale kto by się tam przejmował? Co mamy tutaj? Najdroższa Mary, przepraszam za tę ucieczkę. Podobno jeśli wirus cię przemieni, przepadasz na zawsze. To nie może być prawda. Wiem, że tam jesteś, za całym tym bólem i chorobą. Dołączę do ciebie. Dość uciekania. W mordę. Aiden, chodź, popatrz na to. Łamiące serce historie. No i cóż komu po wielkim, bogatym, ogromnym domu? W śmierci wszyscy jesteśmy jednacy. Tutaj widziałem, że coś mi się podświetlało, aczkolwiek to jest chyba wewnątrz, tak więc tam za bardzo nie dojdę. Dobra, czas wykorzystać parkurowe skille i wbić sobie na górę, co? Oj, oj, oj. Ho! Widzicie tutaj teraz, w Dying Light'cie, kiedy się wspinamy, spada nam stamina. Jak w jakiejś Zeldzie na przykład, tak więc trzeba bardzo się mieć na baczności, czy my damy radę się na odpowiednią wysokość wspiąć, ponieważ jeżeli nam się skończy, po prostu spadamy na ziemię. Siadaj, stary. Proszę. Prezent? Pierwsza broń. Konkretnie to dar od bogów. Znalazłem tę broń przy ciele jej właściciela. Oby tobie bardziej się przydała. My jesteśmy pielgrzymem, a bez broni biegamy? Wygazowane. Ale się z ciebie francuski piesek zrobił. Pij. Że też koniec świata okazał się taki spokojny. Ach, przynajmniej do zmroku. Fakt. Gdyby Crane mógł to widzieć. Kto? Mniejsza z tym. Nie mniejsza z tym, mów mi! Crane mi tyle krwi napsuł w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy. Co? Jakiego? Nie zgrywaj się. Zostałeś pielgrzymem, żeby dorwać skurwiela. Waltza. Mam kogoś, kto go zna. Kim jest Waltz? Widzę, że mamy tutaj oczywiście system dialogowy, tego nawet nie pamiętałem. I chyba białe opcje to są te poboczne, a żółte to te, które pchają jakby rozmowę dalej. Co? I teraz mi to mówisz? Waltza? Christopher Waltz? Kiedy dostałeś piwo, mogłeś się domyślić, że świętujemy. Typ jest w Villedor i podobno wie coś na temat Waltza. Villedor. Więc jestem tak blisko, co? Ej, mam do ciebie prośbę. Dostarczysz to do Gary? Masz po drodze. Nie lubią tam pielgrzymów, ale dobrze płacą. A gdzie ludzie lubią pielgrzymów? Ludzie się nas boją. Każdy chce po prostu przetrwać. Może. Ale kiedy trzeba się przedrzeć przez hordę zarażonych, to wtedy przychodzi koza do woza. No dobra, ale masz o mnie dług. O, żeby jeden. To co z tym gościem? Cóż, gadałem z nim przez radio. Nie przedstawił mi się. Zdaje się, że ma coś do ukrycia.
Widzisz antenę na wzgórzu? Dzięki niej pogadasz z tym gościem. Będzie czekał na ciebie o świcie na częstotliwości 140 i 200 MHz. Powiedziałem, że się odezwiesz. Po prostu pójdę do miasta. To nie takie proste. Villador miał być jedną ze stref. Miast, które odgrodzono, by powstrzymać zarazę. Wszystko się zjebało, ale miasto zdołało przetrwać. Podobnie jak mur. Czy to jest ten mur, który tam jest na horyzoncie? Ale facet wie co i jak. Skontaktuj się z nim, to wszystko ci powie. Co chce dostać w zamian? Nie powiedział. Ale nie należy do tych, którzy pomagają za darmo. Tacy to raczej nie istnieją. Co? A ja to co? Stary pryk, który lubi wyścigi i każe wypytywać o swoją szurniętą dziewczynę. Ej, nie szurniętą. Może Jane jest... trochę impulsywna i... Zawsze pakuje się w tarapaty, ale gdybyś tylko zobaczył jej... Honkersy? Dobra, dla mnie trochę za wcześnie na takie rozmowy. Oczy. Chciałem powiedzieć oczy. Piękne, stalowe, duże. Wiadomo, że oczy. A o co innego mogło chodzić? Że można się tak jarać oczami. No bo gówno wiesz o świecie i życiu. I o kobietach. Mordo. No pewnie masz rację. Jeszcze zobaczysz. W końcu znajdę Jane. Zbudujemy dom, zamieszkamy tam. Nikt nas stamtąd nie wypędzi. I przestanę się wałęsać jak kretyn. A wypiję za to. A ten Waltz? Kto to jest? Jakiś krewny? Nie, bynajmniej. W takim razie dlaczego go szukasz? Powiesz mi kiedyś? Tak, kiedyś. No, czas na mnie. To kiedy się zobaczymy, ha? Za kolejne 2 lata? Może. Trzymaj się. Obyś znalazł tego Waltza, czy kogo tam szukasz. I pamiętaj, 140 i 200 MHz. O świcie, typ będzie czekał. Wow, widzę, że jakby Spike taki niby nasz ziomeczek, ale raczej kontakt mamy dość niewielki. Dobra, dostaliśmy zabrudzony, rzadki kij jednoręczny, co? Czas dotrzeć zatem do anteny radiowej. Zobaczymy, jakie odpowiedzi tam dostaniemy. W końcu będziemy mieli jak się dostać do Villadora, to jest dla nas w tej chwili przecież podstawa. Więc wydupcajmy stąd. Otwórzmy sobie bramę i do przodu. Mam o świcie z nim porozmawiać, co oznacza, że będę musiał w jakiś sposób przetrwać noc. A to może być trochę większe wyzwanie. Przytrzymaj, żeby sprawdzić aktualny cel na rozszerzonym HUD. Dobra, jak tam zejść na dół? Na pewno jest jakiś inteligentniejszy sposób niż skok prosto w wodę. Chociaż to mogłoby podziałać, ale wolę raczej nie testować mojego szczęścia, tylko sobie zbiegnę tutaj jak człowiek na dół. Raczej bardziej bezproblemową trasą. Ha. Najlepiej to by... No już mi się jakieś odgłosy tutaj odtwarzają, które mi się nie za bardzo podobają. Ty kurwa, no nie tędy? Byku, gdzie tu jest jakieś ładne zejście na dół? Domyślałem się, że ten domek to jest w tej chwili mój cel, co? Przytrzymajmy taba jeszcze raz. Mam dotrzeć do anteny, tylko że jaka trasa mnie tam zaprowadzi? Mam wrażenie, że ten domek to taki oczywisty cel na razie. Już mamy pierwszego zombiaka. Dobra, i miodek! Kurwa, miodek to ja poproszę. Dobra, gryzo nie będzie problemem. Chodź moją zardzewiałą pałą prosto w głowę. Oj! Oj! Jeszcze zipiesz? Oj! No i cyk. Czas przeszukać. O, kolejne. Woo! Po nogach, po ryju. Jajogniot! Zdychasz? Nie, jeszcze nie. Dobra, to teraz. Na pewno będzie ich więcej. Coś czuję, że to trochę za mało zombiaków jak na taką lokację. Podnośmy sobie te wszystkie kwiatki, tutaj miodek, nie miodek, żywica na ziemi darmowa, papierosy. Dobra, dużo skanowania mnie tutaj czeka i muszę wypatrywać zdecydowanie tego miodku. Pamiętam, że jak grałem poprzednio, to jego brak całkiem mocno mnie bolał. Jakby możliwość wykonania medykamentów tutaj się wydaje być podstawową rzeczą, o którą muszę zadbać. No i oczywiście też o rozrywkę w postaci tłuczenia zombiaków. I tak, wiem, to niekoniecznie są zombiaki, to mogą być bardzo chorzy ludzie, żadnego to dla mnie nie ma znaczenia. Jak coś jest dla mnie zombiakiem, to jest zombiakiem i będę to zombiakiem nazywał. Podnieśmy cały ten rozmaryn, czy co to jest, przeszukajmy sobie ten budynek. Mam nadzieję, że nic złego mnie tutaj tragicznego nie spotka. Albo w ogóle... A nie, tu jest przejście, kurwa.
Dobra, ja bym sobie tą broń wyciągnął najchętniej. Chociaż nie, chyba wszystko się wytoczyło tutaj ze środka. Standardowo zbieramy złom. Z tego co wiem, w tej grze nie ma systemu na, jakby rozkładania broni na części, to po pierwsze. Oraz chyba nie ma możliwości naprawiania ich? Ale nie jestem pewien, to tak troszeczkę szmugluję wam informacje, które dostałem na Discordzie, dostępnym dla twórców, ze wczesnym dostępem. Dlatego, jakiś nowy młot dostałem, a jak się zmienia broń? Nie tabem widzę. Ty, ale mogę sobie sprawdzić stan broni. Jak przytrzymam taba, to mi pisze, że 90% ma ta brońka. Dobra. No to lecimy dalej, zobaczymy kiedy mi się medykamenty przydadzą. Wchodzimy na banera. Oj, 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 okrężny atak, kurwa, jak pięknie latają te zombiaki. Nie będę się w tej chwili ograniczał z, nie wiem, używaniem gorszej broni, skoro mam kij od Spike'a. I no, tak jak mówiłem, myślałem, że ta nasza znajomość z Spike'iem jakaś taka na szerszą skalę jest, ale widzieli się ostatnio 2 lata temu, śmieszkują sobie, że po raz kolejny zobaczą się znowu za 2 lata. Więc mam wrażenie, że nie są jakimiś tam, nie wiem, ultra ziomeczkami, które trzymają cały czas kontakt, tylko raczej tak sporadycznie. Tutaj wydaje mi się, że mogę wejść na górę? Takie przynajmniej poczucie miałem? Może się mylę? Dobra, nie jestem pewien. Jakoś w tamtą stronę mogę się udać. Czy może się dam rady wspiąć bezpośrednio po tym? Albo tutaj, o, może po tych lianach i roślinach? Nie? Ajajajaj, te, dobra, no raczej na pewno mogę pływać, ale wolę tego nie sprawdzać tak na jolo. Tutaj za to, okej. Okay. Dobra, to sympatyczny sposób wejścia na górę. Tylko czego ja się tutaj mogę złapać? To wygląda na łapalne. Oj, brakuje mi tej latarki cholernej, mimo już nie jest aż tak ciemno, to mi jej brakuje. Dobra, tutaj mogę hopnąć, myślę, że tak ze strony na stronę. Widzicie, stamina zużywa się, kiedy się wspinamy. Hardkorowy trochę system, ale damy radę. Oj, ja chciałem się przyjrzeć tej widoki, takie piękne. Mam tylko nadzieję, że mi nie spadnie w pizdu cały autobus, na którym stoję w którymś momencie, jak będę sobie po mieście zasuwał. Tutaj coś do przeszukania, jakieś gryzonie do zabijania. O, nie, to tylko mój cień, okej. Okay. Już się aż trochę obsrałem. Dobra, let's go. Jak teraz mam się tam przedostać? Wydaje mi się, że... Ta, tutaj mamy żółte szmaticzki do oznaczenia naszej trasy. Nie zbliża się do gryzoni, bo się obudzą. Ty, no bardzo chętnie. Jak mogę ominąć całą tonę gryzoni, to ja bardzo chętnie sobie je ominę. Nawet poziomy na nich widać. Dobra, hopnijmy sobie tutaj. Po samochodach. Do góry. Oj. Ty, ta, mają wskaźniki wybudzenia. Tutaj bardzo dużo elementów HUD-u można sobie wyłączyć i sprawić, żeby one totalnie widoczne nie były. Ale ja szczerze mówiąc, na razie postanowiłem zostawić je wszystkie włączone. Te paski życia, paski chyba stuna, paski wybudzenia i tak dalej, ponieważ, no nie wiem. Jeżeli domyślnie coś takiego do tej gry wrzucili, to ja stwierdziłem, a sprawdzę sobie, co to będzie. I jak się będzie z tym grało, kiedy będę faktycznie widział, ile życia ma zombiak. Ustawienie to nazywa się RPG w opcjach, a ja powiem wam, jakby nie poskąpię żadną RPG-owością w moim Dying Light'cie. No dobra, pięknie to jak na razie wygląda. Muzyka taka szczęśliwa gra, jakby nigdy nic już złego miało nas nie spotkać. Ale coś czuję, że spotka nas bardzo wiele złego w toku tej naszej przygody. Prolog, jakby odmiennie od tego, co było w jedynce, tamto prolog od razu napierdalał i było dość intensywnie. Na szczęście pszczoły mnie nie gryzą, kiedy im miód kradnę. O tyle dobrze. No to tam wiecie, tam od razu, kurwa, ugryzienie, zapierdalaj do wieży, tutaj Brecken, tutaj musisz im pomóc, tutaj piętro przejęte, idź chłopa tam, zabij zombiaka, zrób apteczkę, weź tego wylecz, przejebane, idź tam, kurwa, do Raisa, męczą nas terroryści. A tutaj co? Tam badamy sobie jakiś domek, tutaj zbieramy miodek, tutaj kolega Spike. Szukamy jakiejś bliżej nieokreślonej osoby, która ma podejrzanie podobnie na nazwisko jak znany aktor z Hollywoodu. Jak ja tam mam się dostać? Jakby rozumiem, że mam dotrzeć do tej anteny, widzę, że mogę sobie po tym przejechać. Tyrolka! Jej! Stare, dobre Tyrolki powracają. Mam nadzieję, że to jest trasa, którą miałem się udać. Mamy tutaj jakiś, widzę, sarni szlak. Please do not disturb the local wildlife. Po tym się nie wespnę, więc szukamy jakiejś innej trasy. Gdzie jest miodek? Będę normalnie misiem jogi w tej grze. Polował ciągle na miód. Ale naprawdę brakuje mi latarki. Nawet w takich dupianych miejscach jak to, ta latarka byłaby tutaj zbawieniem, bo o wiele więcej bym widział. O, gryzoń. A mogę kopać? O, nasi eszby kopnąć? Byku! Do widzenia, spadaj ze skały. O, zdech. Idealnie.
Ale teraz go nie przeszukam, to jest taki minus skopywania kogoś z budynku, trudno. Ojojoj, robi się ciemno. Nie, nie, słoneczko ty moje! Weź mnie, nie denerwuj nawet, nie chcę umierać. Tutaj mamy, widzę, liany, co? Hopsasa, no, dobra. Punkt umiejętności parkour, otwórz menu umiejętności. To mi się podoba, ale tak mocno skryptowane. U jak umiejętności. Zwiększasz poziom swojej sprawności w parkurze i otrzymujesz swój pierwszy punkt umiejętności parkurowych. Możesz go użyć, aby odblokować swoją pierwszą umiejętność parkurową. Skok wysokościowy pozwala sięgnąć wyższych krawędzi, kiedy przytrzymasz spację podczas skoku. Najedź na ikonę umiejętności, by przeczytać jej opis i wymagania. Teraz przytrzymasz, by kupić tę umiejętność. Sprawa jest prosta. Pozwala skakać wyżej i sięgać wyższych krawędzi. Tak, to jest taki system, który tutaj jest obecny. Możemy nacisnąć króciutko, a możemy nacisnąć dłużej. Patrzcie, teraz krótko, mini skoczek, a tutaj cyk, duży skoczek. Leć, Adam! No, z prawej strony ekranu. Jak się dokonuje jakichkolwiek parkurowych rzeczy, to nam się wyświetlają punkty, które zdobywamy właśnie za parkur. Czy ja słyszałem tutaj jakiegoś gryzonia, czy nie? Halo, coś mi tutaj tak harczało, inkantując starożytne klątwy. Dobra, Aiden, nie ma opierdalania się. Zaraz będzie noc, przydałoby się dotrzeć do tej anteny. Zrobiło się ciemno. Czas znaleźć kryjówkę na noc. Oj, byku, zdecydowanie. Lepiej raczej nie będzie. Dobra, co my tutaj mamy? Nie do końca mi się podoba to miejsce. Jest takie trochę mroczne. Mam latarkę czy nie mam, kurwa? Jestem biedny, latarkowo biedny. Otwórzmy to. Uda mi się czy się nie uda? Nie mógł Spike ze mną zostać, naprawdę? Chociaż do tego poranka? O kurwa, idzie coś. Dzień dobry. Szybko otwieraj bramę. Ojojoj. No idą gryzonie. O kurwa, co to jest? Byku żółty jakiś kwasowy. O! Oh shit! Tego gówna tu ja jeszcze nie widziałem. Halo! Podstawy walki. Niektórzy wrogowie używają silnych ataków, które zadają sporo obrażenia, mogą cię powalić. Tuż przed wykonaniem silnego ataku zdrowie wroga zaczyna świecić się na czerwono. Wykonaj unik, aby wykonać unik spacja do tyłu albo w bok. O ja pierdolę. O ja pierdolę. Dobra, ja wiem jak wykonać unik, kurwa, ale mój problem jest inny. Jest tutaj tona innych pieprzonych zombiaków. Oj, oj, oj! Dobra, dobra. Gdzie ta typiara? Boże, jak ona się drze. Ło! Ho, kurwa, dobra, silny zombiaku, spierdalaj. Z tymi moimi sobie poradzę, dam radę. Tylko muszę staminę obserwować cały czas. Pieprzona, jak się na mnie rzuciła, czy ona mnie tam dziabnęła, ugryzła? Jak w tym świecie roznosi się wirus? Muszę uważać na siebie. Dobra, oczyść teren z zarażonych, czyli muszę ich zabić, a nie tylko sobie uciec do bezpieczeństwa. Muszę też patrzeć na to, jak mi stamina ucieka, bo to, o, podstawowe. Oj, oj. Dobra, załatwieni. Miałaś coś przy sobie cennego? Trofeum zarażonego rzadkie, zasoby rzemieślnicze, mogę ulepszyć schematy, tak. Dostałem tipa, bo generalnie jakby Lifik jest tutaj moim asystentem, który gra o wiele więcej w tę gierkę niż ja będę grał w tę gierkę. Dlatego też jest w stanie mi dawać różniaste podpowiedzi na temat tego, jak powinienem postępować, żeby robić dobry progres. Jedna z tych podpowiedzi to przeszukiwać wszystkie zombiaki, nawet jeżeli wydaje mi się to bezsensowne, ponieważ one mają przy sobie... No nie mam, kurwa, latarki. Nie znajdę tutaj gdzieś jakiejś... Jakim cudem chłop w tym świecie nie ma, kurwa, latarki, będąc tym pielgrzymem. Trofea, które dostajemy za zabijanie i przeszukiwanie potem zombiaków, są potrzebne do upgrade'owania schematów, które posiadamy. Oho, co? Przyciągniemy teraz jakichś jebańców? Czy już mamy ten... Mamy strefę? Nie mamy tu światła UV, bo skąd miałoby tutaj być nagle randomowe światło UV? Więc pozostaje nam zamknąć się tutaj i liczyć na to, że nic nas nie dopadnie. Gdzieś tutaj. Dajcie mi przeszukać te plecaki na razie. Te zmysły przetrwania. Bejku, ja dokładnie wiem jak go używać. Ale coś czuję, że jeszcze będę musiał oczyścić sobie teren w środku. Cyk, puszki, śmieci, złom, tak. Żyję dla tego gówna. Dobra, idziemy na piętro. Nie wiem czemu, ale wolę mieć broń wyciągniętą. Chociaż nie ma to większego znaczenia chyba, bo finalnie... Jak tylko kliknę przycisk, to robię zamach i uderzam. Tutaj mamy... Co się tutaj dzieje? Otwórzmy sobie te drzwi. Dzień dobry. Mamy tutaj kogoś. Ślady jakieś widzę, kurwa. Zmysły wiedźmińskie normalnie. Aiden, naprawdę przechuj z ciebie jest. Znajdź bezpieczne miejsce do spania. Żadne z tych miejsc nie wydaje się być bezpieczne, szczerze mówiąc. Co ja mam tutaj zrobić? Jakby... Aha, to jest opcja na wyskoczenie chyba po prostu oznaczona.
Weźmy sobie lodówkę, przeszukajmy. Może jakaś hałwa będzie. Nie, hałwy nie widzę. Ale i tak jest zajebiście. Śmietniczek. Dobra, dobra. Oczyśćmy na razie to pomieszczenie. Małe ma obrażenia ta broń, ale to bez znaczenia w tej chwili. Nie wiem, czy bezpiecznym miejscem będzie zamknięta kurwa szafa na przykład? Zbadaj. Kto się przesunął? O, dobra. Okay. Czyli tam będziemy mieli bezpieczne miejsce. Troszeczkę znacznik tej torby mi to zdradza, ale mniejsza z tym. No dobra, o, mamy światełko UV i to lubię. Chciałbym też jakieś dodatkowe światełko mieć, ale nieważne. Udało ci się właśnie odblokować bezpieczną strefę, pierwszą, dzięki czemu masz teraz do dyspozycji więcej punktów odrodzenia. We wszystkich bezpiecznych strefach znajdują się lampy UV, które gwarantują bezpieczeństwo w nocy. Co więcej, każda bezpieczna strefa zapewnia dostęp do punktu odpoczynku. Odpoczynku, w którym możesz zmieniać porę na dzień, noc oraz schowek Aidena, w którym możesz przechowywać nadmiarowe przedmioty. Czyli standardzik no raczej. Nasza rozgłośnia. No i co? No i gitara. Zauważyłem, że gierka czasami, przynajmniej z tyle co testowałem, bo dostałem od Lifika zapis jakby takiego pierwszego questa wewnątrz miasta. Nie, bez żadnych spoilerów. Że gra czasami, kiedy się wchodzi w światło UV, to ma tendencję do tego, że... zahaczy lekko, ale myślę, że na dłuższą metę to nie powinien być problem. Dobra, światła potrzebuję. Nie mam latarki, nic nie widzę w ciemności. Idę spać w pizdu. Chłop, co latarki sobie nie skombinował po 2 latach podróżowania, czy tam ilu, 3, 4, nie pamiętam, co tam Spike powiedział. Ile lat już jesteśmy pielgrzymem i latarki nie mamy? Aiden. Mia. Mia to chyba ta siostra nasza. Nie. Ale że już? Nie, 100 lat. Już Aiden. Co z zapasami? Wszystko gotowe. Ale cicho. Gdzie są wszyscy? Może umarli? Głupia jesteś. Chodźmy. Już. Ho. Będzie dobrze. Bardzo młodo wyglądają, no, zapewne było to jakiś czas temu, ale warunki wyglądają jak taki zdezelowany szpital prosto z Silent Hilla. Gdzie my byliśmy jako dzieci? Jezus Maria, wszystkie dzieciaki ogolone na łyso. Czy to jest Waltz? Jak nic, to jest Waltz. Mam wrażenie. Albo tutaj gdzieś będzie ten Waltz, którego szukamy. Eksperymenty na dzieciach? To się nie skończy dobrze. Wprowadziłeś 12, 3, 4, 6? Tam jest Waltz, no. Musimy zabrać pacjentów do miasta. Spokojnie. Wypuszczą nas stąd. Aidy, boję się. Jestem przy tobie. Nic ci nie grozi. Wiem. Rób, co ci mówię. Spokojnie. Widzisz? Nawet jeśli nas rozdzielą, po tym zawsze się rozpoznamy. Doktorze Waltz, nie zdążymy. Wojsko za chwilę tu będzie. Czekaj. Zamknij oczy. Jezus Maria. Tak, zdecydowanie eksperymenty na dzieciach, ale ile tam tych nakłuść było na ręce zarówno Aidena, jak i Mi, jego siostry ewidentnie. Co oni im robili? Hmm.
Wspomnienia raczej traumatyczne. Nie dziwię się, że teraz szukamy naszej siostry. Pora pogadać z tym gościem od Spike'a. Moi drodzy, kończymy ten odcinek. Dziękuję wam ślicznie za oglądanie. Spokojnie dzisiaj, z racji premierowego dnia Dying Light'owego, zobaczcie co najmniej 3, tak samo jak przez parę kolejnych. Tak więc nic się nie bójcie, zaraz wracamy do akcji. A godziny publikacji tych odcinków są jakby co 2 godziny. Wydaje mi się, że wiecie, jeżeli pierwszy poszedł o 10, to kolejny pójdzie o 12, więc nie będziecie musieli czekać długo. Dziękuję wam ślicznie za oglądanie. Mam nadzieję, że ten haczyk już was złapał jakoby ryby na stawie. I jesteście zajarani równie mocno jak ja, ponieważ ja, jestem, ale teraz naprawdę muszę iść do toalety. Dzięki za oglądanie. Łapki w górę, jeżeli się podobało i widzimy się w kolejnym. Pa, pa.